Rumyki live, audycje na żywo. Codziennie, 7 dni w tygodniu, co wieczór spotykamy się na platformie Facebook Gaming. Pij do linku w opisie albo na platformie Facebooka. Wyszukaj Dobrodziej, obserwuj, zalajkuj i kliknij w ten dzwoneczek. A także na G2, najtańsze giereczki z kodem DOBRO 3% zwrotu. Link również znajduje się w opisie. Zapraszam. No dobrze, kolejny piękny dzień w bazie nadwodnej, coś równie pięknego. W poprzednim odcinku Bladeusz odkrył to, że w sumie w nocy ja nie śpię, tylko buduję linię metra. I teraz mamy połączenie z dwoma bazami, prawda Bladeuszu? Dokładnie, teraz stacja, że powiem, baza wypoczynkowa, coś pięknego i coś równie pięknego, baza nadwodna jest połączona z tą stacją metra Chorzów Świat, więc generalnie no jest grubo, jest naprawdę grubo. A dzisiaj postanowiliśmy rozwinąć tutaj nasze akwarium w żółwiu i zbudować im potrzebny, no wiadomo co, jakby odpowiednią bazę. No. Ja bym tak myślał, żeby zrobić im taką tropikalną chatę z plażą i z takim domkiem z liści. Pamiętaj, żółwie są bardzo wymagające i potrzebują, no przede wszystkim, no wiadomo, że trzeba je wprowadzić na piętro, bo to tak głupio, żeby były na ten... Na poziomie parterowym. Jak ty chcesz prowadzić żółwie na piętro? Dobrodzieju, trust me, znam się na żółwiologii, no. Więc doskonale wiem, jak prowadzić żółwie na piętro. Jakby mieliśmy problem, żeby je wprowadzić do mojego kwadracika na parterze. Dobrodzieju, zaufaj mi, żółwie nie mogą być na parterze, bo to nawet nie wypada, brzydko to będzie wyglądać. To no, bym widział. Nadwodna, kurort nadwodny musi być na piętrze, dlatego zaraz to przeprowadzimy. Zrobimy takie wejście prestiżowe, wiesz? Dużo... To chodź się przespać, ja z rana pójdę po piasek, a ty tam obmyślaj strategię, jak tutaj najlepiej je na piętro przetransportować, no. Po schodkach, jak człowiek, co nie? Tak, po schodkach, no. Teraz mi to dobrodzieju, no co może pójść nie tak w transportowaniu żółwi na piętro? Mówię ci, no. Żółwie są mega posłuszne. Może metrem je przewieziemy, co? Ja płynę po piasek, tu piasek będzie potrzebny. Tak, po... wiesz, że piasku. A ja już tu zacznę kminić, jak to zrobić. Ale no, na co dużo gadać, też potrzebuję dużo materiału. Czy dobrodziej, masz trochę materiału w tym skoku? A co ci jest potrzebne? No nie wiem, jakiś gravel, cokolwiek, dużo. Cobblestone'a mamy od cholery, jakbyś chciał. Drewna też chyba trochę jest. Gravel też w sumie może być, masz tam skrzynkę, metale różne, tam może być gravel w sumie. Może być dirt, może być cobblestone, whatever, wszystko jedno. Byle tego dużo było, bo zbudowanie schodów dla żółwi, no nie oszukujmy się, nie jest to zadanie dla pierwszego, lepszego lajka. No, każdy wie, że żółwie wymagają bardzo dużo, żeby trzeba było mocno o nie dbać generalnie. No i są dosyć takie wymagające, ale jak to się mówi, nie od razu żółwie znaleziono, czy tam zdobyto, nieważne. No, tak było. Nie od razu zagrody żółwiów zbudowano. Wszyscy wiedzą, że wszystkie żółwie żyją na piętrze. Jest to bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo ważne, że żółwie muszą mieć ładny widok na świat i przede wszystkim oszklony basen, to jest bardzo ważne. Oszklony basen, no tak, w sumie żeby, to by było fajne, no. Oszklony basen, żeby widziały, żeby wiesz, widziały co się dzieje tam na dole, żeby mogły za czym tęsknić, żeby mogły podziwiać inne żółwie z dołu. Zbieram dużo piasku, żeby zrobić dużo szkła. Tak, zrobimy duży basen. Duży oszklony basen, to jest bardzo ważne, dobrodzieju. Dużo szklony basen, co jeszcze potrzebują żółwie? Taka mała plaża i chałupka na tej plaży, z liści. Tak. I koniecznie hamaki, to też jest bardzo ważne. Hamaki, no. Stół do gry w pokera. No, i stół do bilarda. I stół do bilarda, też bardzo ważne. Stół do bilarda. O cholera, a nie, dobra. Jak sam widzisz, to no wiele rzeczy jest, które żółwie potrzebują. Nie wiem do końca, jakie są możliwości w Minecrafcie, ale dużo rzeczy jest, które żółwie potrzebują. W Minecrafcie wszystko jest możliwe. Jeśli w Chorzowie metro można zrobić, w Minecrafcie to można wszystko zrobić. I zrobimy też mikrometro wokół ich nadwodnej plaży. Tak. O, idealnie. To jest coś, co potrzebują żółwie. Bardzo dobrze. Ale takie metro, które będzie się kręcić wiecznie. O, to nie ma problemu. No. Więc no, co tu dużo mówić? Atrakcja dla żółwiów musi być.
Dobra, dobra. Czy tak ta wysokość jest odpowiednia? Jak myślisz, dobrodzieju? Tak, bo jestem poza bazą tutaj. Zbieram. Muszą mieć najlepszy widok. No tak, teraz jeszcze mi na powód. Czy w którą, na które strony nakierowany powinno być może tak trochę lewo teraz. Dobra, to zrobimy tak. Tu wejście. O, tu będzie. O, i tu będzie. O, wejście. Sandstone. To brzmi jak dobry surowiec. Dobra, teraz schody. O, to już grubsza sprawa generalnie. Ale no schody trzeba zrobić i obramowanie, żeby żółwie, no nie przyszło im coś głupiego, na przykład, nie wiem, spierdolić na przykład, co no, nie przyszło im przez wypadek, to lepiej to zabezpieczyć. Dlatego... Bardzo, bardzo słusznie. Bardzo słusznie. Twoją drogą, dobry dzieł, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Jedna owca wpadła do naszej sypialni, więc noce już nie będą takie nudne. No. Wreszcie trochę różnorodności. Jak to się mówi, trzeba wprowadzać takie urozmaicenia. Bo jak ich nie ma, to jest o wiele za nudno. Dobra, teraz tak. Teraz muszę dobra, tutaj ile tego mam? Te rzeczy. 3 staki. Dobra, nazbieram jeszcze trochę, bo coś czuję, że tu będzie za mało. O, chyba dobrze czujesz. Dobra, schody troszkę mam, ale zrobię kamienne, bo to mniej, mam więcej cobblestone'a, więc mogę zrobić kamienne. O. Tak. O, i tam schody. Dobrze. Cyk. Wystarczy, nie wiem, powiedzmy, że wystarczy tyle. I postawimy schody, a potem jeszcze zrobić eleganckie obramowanie. A i to dużo gładać, no. Żaden piasek. Żaden żółw się nie oprze. A? Dobra. Ciekawe, czy żółwie umią wchodzić po schodach, jak myślisz? Na pewno, na pewno. No mi się wydaje, że wejdą, jak się je zachęci, co nie? Trudno, najwyżej im zrobimy gigantyczny wodospad i tym wodospadem je przetransportujemy w górę. A może windę zrobimy w sumie? Czy w Minecraftie da się zrobić windę? Jeśli na pewno. Jeśli da się zrobić chorzowską w sumie kolejkę górską, to czy dałoby się zrobić windę? Myślę, że... Chyba dałoby ze spokojem. Się, na pewno. No, a nie? Tutaj... Wydaje mi się, że dałoby się. Dobra, przybyłem do bazy. Wkładam piasek do piecy, żeby porobić szkło. Dobrze, rób. Ja tutaj już pomału szykuję wielką transportownię żółwiu. Ale tu trzeba bardzo ostrożnie. Wysokie kolumny boczne. Muszę zapalić, zobaczmy. Da się, co wychodzi z... Jak się sandstone przepali? Pokaż. To nie jest też, że szkło wychodzi po prostu i hej. Nie, sandstone to jest jakiś inny ten. Smooth sandstone. Jak to wygląda? No, tak samo. No cóż, ja gram na tej wersji zwykłego Minecrafta, więc u mnie wszystko wygląda równie pięknie. No. Ja to nie lubię takich udoskonaleń, jakie ty tam instalujesz. Ja to tak tradycjonalnie dosyć podchodzę do tego. Musi być tradycja. No, Minecraft musi wyglądać jak Minecraft, a nie jakoś tak HD, coś tam. Nie ma czasu na HD super. No. XD. No niestety dobrodzieju, cały cobblestone wykorzystałem. Co, już nie ma kobla w ogóle? No, nie wiem, gdzie ty go gromadziłeś. No, na dole, u świń jaskiniowych. Dobra. U świń jaskiniowych pewnie jest. To po świń jaskiniowych, cześć, świnki. Przyszedł was Bladeusz nakarmić, o tak. No, dawno nic nie jadłyście, co nie? No już, macie, dzonko. Świnie jaskiniowe, piękne. Warto dbać o takie rzeczy. To takie sobie, to nie chcę tego. Myk. Myk. Dobra, szkło już się robi. W sumie to trzeba by jeszcze te kelpy usmażyć. No dobra, jest jednak trochę cobblestone'u po zastanowieniu. Kilka stagów raptem. Szkoła, ale... W sumie szkoła już mamy 2 staki, no. Dobra. Pamiętaj podstawę. Właśnie się zastanawiam w sumie z czego, tam dużo piasku na pewno będzie trzeba zrobić. No, piasek mam, 1 stak piasku. No, basen.
Dobra, no. To zrobimy. Na czymś ten piasek musi stać, to nie czy podstawy. No z cobblestone można chociażby. Albo z tego, ze stone bricksów, jak chcesz, to mam stone bricksów dużo, bo mi zostały jeszcze z budowy metra. No, to też ładne będzie. Dobra, na razie robię tylko taką transportownię, żeby żółwie przetransportować na górne piętro. Tu jest zgarnę jeszcze to. O, tu się. No dobra. Kurde, mało kelpa mamy. Tego mam mało? Kelpa. Takie fajne bloczki z tego można zrobić, żeby. A nie, cholera, to chyba musi być. Nie, zaraz. Co ja upośledzony jestem? Co się tam dzieje, dobrodzieju? Próbuję tutaj. Takie fajne bloczki, wydaje mi się, że żółwiom by się spodobały. Taki odpowiednik tych snopków siana dla owiec, to można z tej trawy wodnej takie snopki robić fajne. No. No ciekawa koncepcja. Tylko musiałbym trochę więcej tego tutaj nazbierać. Siema kurczaki, co tam, jak tam? No dobra, taki mur zbudowałem. Jak będziemy transportować żółwie, bo mur jest tylko roboczy do transportu w sumie żółwiów. No. Żółwiowego. To po prostu no nie ma bata, żółw nie wyskoczy. Chociażby chciał. A na pewno będzie chciał, bo to żółw w końcu. A żółwie są najbardziej, jakby to powiedzieć, najbardziej agresywnymi stworzeniami. Zaraz po łosiach. O, no to prawda. No. Mięsożerny łosiak w szczególności. Dokładnie, więc będziemy trzeba z żółwiami, będzie trzeba bardzo ostrożnie. To nie, będzie trzeba je pilnować z nadwyżoną ostrożnością. Jeden niewłaściwy krok i żółw ci ucieknie. Ten co robi. Dobra. No i tu wszystko będzie trzeba jeszcze obramować, ale to później, dobra. To tak, wejście zrobione. Teraz tak, musimy zbudować całe akwarium, więc ten. Nie wiem, daj mi przybory, zacznę już tam pomału to robić. Dobra. Tak myślę. O, zachodzi pomału słońce, niedobrze. O Jezus, zombiaku. Weź mi tutaj, nie wchodź w paradę, bo ja tu zbieram bardzo ważne rzeczy. No. Ej, ile mamy? 2 staki kelpa, tak? Ej, to na razie wyrzucimy, bo to mi jest niepotrzebne. Dobrze, dobra, zbieraj. Dobra, wiesz co, chodź, prześpimy się. Bo ja nie dobra, mogę pracować, już. Kiedy zapada noc, rozprasza mi to. Mamy nowego towarzysza w naszym domku, więc będzie weselej trochę. Już idę, tylko pozbieram tą trawę. Czekam na ciebie włożył, dobrodzieju. Dobra, już płynę. Płynę. Kurde, ciężko. Ciężko tu dopłynąć. O, może tędy się uda. Owce, z drogi! No już, barany! No nie wierzę, no po prostu owca mnie blokuje. Uciekaj, bo... O cholera, zabiłem owce niechcący. Dobra, trudno. Dobra, jestem. Doskonale. No to w kimę. No, i teraz idzie. Pięknie. Dobra, to tak, idę jakoś podstawę zbudować. W sensie jeszcze nie, ale tak, taki jest plan. Dobra, ta wysokość chyba będzie git. Tu chyba też będzie git, tak mi się w tobie wydaje. Będzie okej, okay. Jak myślisz, dobrodzieju? Będzie dobrze. Ja to idę jeszcze, czekaj, wsadzę do piecy na dole w dziurze tego kelpa, żeby to się przepaliło elegancko. Myk. Bardzo ładnie. Dobra, jak dużo tego piasku? Jak głęboko ten piasek, tak jakby? No to jakby musimy zasypać tą plażę i potem chyba zrobić szklony. No nie wiem, ile tak głębokości piasku będziemy dawać im? No nie wiem, z 3-4? Coś takiego chyba, nie? No z 3 chyba stychnie. Z 3. Raz, 2, 3. Dobra, będzie git. Dobra, i to tak. I to będzie musiało być obudowane. Czyli na tej wysokości. Dobra, no to git. Wszystko ustanowione. Dobra, dobrodzieju. No to dostarcz mi odpowiedniego surowca, jaką jest podstawa, czyli dno. Ale dobra. Wiesz co, ale basen,
I oszklony basen, tylko oszklony basen to będziemy musieli gdzieś tak w rogu zrobić, żeby wiesz, mogły też podziwiać od boku, to nie? No tak, tak, no. Dobra, no. Niosę ci wszystkie te takie rzeczy, stone bricksy, piasek, szkło, myk. Cyk, cyk. To jest... To teren tych schodów to ponadstawia, ja nie wiem. Świnia, odejdź. Nie, czekam na ciebie tutaj, elegancko. Dobra, cyk. Ująć. Jak tam się wchodzi tędy? No tam schodami, normalnie świecie. Jak ty tam? A, trzeba, dobra. Otworzyć bramkę musisz po prostu i włazić tutaj. O, prosta sprawa. Pyk. Dobra, pochowam rzeczy, które nie wiem, czy na razie będą mi potrzebne. Dirt. Nie, chyba nie dirtujemy, to będzie typowo plażowe, co nie? No tak, tak, to takie hawajskie klimaty będzie. Muszą dobra, być, no. Dobra, dawaj tutaj towar. Dobra, to masz tak, piasek. Masz szkło. Masz stone bricksy. Masz więcej stone bricksów. Stone bricksy ty na dno czy na ścianki też chyba, co nie? No, to jest taki ładniejszy cobblestone, nie? No, przepalony. I jeszcze masz taki, popękany. Popękany? A do czego? I taki. No, też ładnie wygląda. To aha, jest taki okay, po prostu do filarów popękana. Albo czegoś takiego. Dobra, to teraz tak, wielkość musimy określić. Jak duże to będzie ma być zagroda? Bo to dosyć ważne jest. O. Jak szeroka to ma być? W drugą stronę jeszcze pójdziemy no oczywiście. Tak, dosyć szeroka, żeby żółwie się mogły rozmnażać, co nie? Dobra, to ustalmy może. Tyle? Jeszcze? Dobrze, jakie tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O, osiem. Osiem, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tutaj jeszcze jedno z tej strony. Osiem z tej, dwa po środku. To razem daje... 18, no. 18 to po 20 zrobimy. To jeszcze dodam dwa z dwóch dobra, stron. Dobra, no. Będzie elegancko. Myk. Później, dobra. Nie wiem, 10 długości czy coś takiego i będzie cacy. 10 czy też 20? Robimy kwadrat może idealny. No dobra, no to dawaj 1, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chociaż jakieś takie małe mi się to wydaje. Może zrobić małe? Tak. No, a chociaż dwa, może dobrze, niech będzie trzy, dobra. Cztery. No i też musimy ustalić, w którym miejscu będzie ten cały basen, co nie? 10. Od razu w sumie, jak już to robimy. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2. Ja to źle policzyłem. No i tu będą ścianki, co nie? Nie. To raz, i jeszcze... dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To być ładnie. I co, dobrze policzyłeś się źle? Chyba źle. Ach, dobrodzieju. No i oczywiście dobra, takie ścianki zrobimy i zasypiemy to piaskiem, co nie? Ja bym zrobił tak od połowy, od tutaj, od tej strony, co ja stoję. To bym zrobił po prostu akwarium, nie? A od tamtej no strony, co ty stoisz, to bym taką część plażową zrobił. No dobra. Ale akwarium na całej długości? Tak na pół, no bo tu w żółwie najczęściej chyba w wodzie lubią się ten... No dobra, nie? Tak na pół, ale to może to od razu to powinno być, to nie czy, robimy... Czy odwrotnie, nie, że akwarium dobra, bliżej ten... Nie, dobrze, może być w tą stronę, jest okej, okay, akwarium... O cholera! Tylko pytanie, czy w którym miejscu oszklujemy, bo musimy całe dno oszklić chyba, co nie? Więc to chyba powinno być oszklone w sumie, jeśli to jest no, od dna zaczynamy. To chyba ta część musi być oszklona w takim razie, jeśli od dna zaczynamy. Nie no, rama może być taka kamienna, nie? A, chyba że ramę robimy kamienną, no dobra. Chyba, albo tak, można zawsze to zamienić na spokojnie w sumie. Mi się wydaje, że rama to nawet może być taka kamienna, będzie fajnie to wyglądać. Dobra, no, to zrób to, zacznij, zajmij się ramą, ja tutaj już murki robię. No, w ten sposób. No i dno też robię przecież, bo to przecież wszystko piaskiem mnie trzeba zasypać. To się rozwali.
Dobra, elegancko. Trochę tego pójdzie, ale dobra. To pójdzie! Kurde. Kto mówił, że zagrody dla żółwi już się łatwo robi? No, jak tą ramę dobrze zrobić, cholercia? No, musisz teraz to wykminić, dobrodzieju. No, chyba będę musiał to w ten sposób zrobić, że... Czekaj, mam tu jakiś syf? Mam, dobra. Tak to zrobię. Dobra, do wody, pyk! Dobra. No dobra, i to wszystko zasypiemy piaskiem i będzie idealnie. Jaki jest mój plan? Tak, no. O! Myk! Dawaj. Wszystko. A, może niech na razie to będzie takie wejście. Dobra, teraz póki co, no to robimy to. I obudowa. I tak chyba do połowy gdzieś, co nie? Czy do ilu ten? No tak z 10 głębokości myślę, że... 10 głębokości, ale ten, ja tutaj o piasek chodzi mi, w sensie o część piaskową. To tak no do połowy i połowy akwarium, czy jak robimy? No, ta. Albo nawet... No zrób tak, połowa. Połowa będzie spoko, ale może nie taka równa połowa, tylko zrób tak, wiesz, że takim trochę wężykiem, tak żeby było tak bardziej naturalnie. A, wiem o co ci chodzi, wężykiem. Czy wysokie to wyzwanie dla mnie stawiasz, dobrodzieju? A, dasz radę, Bladuszu, spokojnie. No, duże wyzwanie mi dajesz, tak zauważyłem. O, wężykiem. O, taka głębokość, to zaznaczyłeś, tak? Teraz. No, tak mniej więcej bo zrobiłem. Bo pamiętaj, że tu jeszcze jest plus 3, co nie? Bo tu jeszcze piasek na to idzie. Ja bym zrobił jeszcze tak. O, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pamiętaj, że tu jeszcze będzie... plus 3 jeszcze jest, bo tutaj to zasypujemy to wszystko. Piaskiem. No tak, tak, tak. No i wodą, nie? Ja teraz taką ramę wodną robię, nie? Good, good. Dobrze. Myk. To będzie spoko, tak mi się wydaje. To cyk. Wiesz? Jeszcze nie. Pyk. O kurde, wiedziałem, że z tego spadnę. Ach, no po prostu. Musisz być ostrożniejszy, dobrodzieju. Bo ostrożność jest... Nie chcemy, żebyś był nieostrożny po prostu. No. Po prostu nie chcemy, żebyś był nieostrożny. Poczekaj, nie wiem, czy sobie to... Zastanawiam się teraz mężykiem. No dobra, będziemy improwizować w takim razie. Takim jakimś ładnym mężykiem. Będzie. No. W ten sposób. O. Kurde. Teraz bym musiał to tak inaczej zrobić, kurde. Jak to sobie, jak to chcesz zrobić inaczej? Tu, o, w ten sposób na to wejdę z powrotem. Dobra. Dobra, niestety, ale ten twój, ten super cobblestone się skończył już. No niestety, tak wygląda sytuacja. Zrobi się więcej na spokojnie. O cholera. No, a to wszystko zasypiłem piaski i będzie elegancja. No to nieźle. Hyc. Pyk. No i teraz kurde. Przypał. O. A, czyli to tutaj by trzeba zrobić. No dobra. O. To rozwalić. Są skomplikowane rzeczy, kurde. Tutaj cyk. Nikt nie mówił, że robienie akwarium... O nie, tu jest strasznie ciemno, nie ma w ogóle pochodni, a właśnie zapada zmrok. O, niedobrze. O, to trochę przypał. Dobra, szybko do łoża, zanim się pojawią tu pierwsze potwory, dobrodzieju. Dobra, już idę. Go niszczę. No. Niszczę swoje rusztowanie. Dawaj, szybciutko. O tam zanim się jakieś potwory pojawią, bo tam jest zaciemnione maksymalnie miejsce. No.
Pyk, a zaciemnione miejsce pyk. Nie wróży nic dobrego. Dawaj, dołożę, dobrodzieju. Już idę. Spokojna głowa. Myk, myk. A jak tego nie zniszczę, jak z tego zejdę, to później będzie problem, żeby to zlikwidować. Chodź, szybko dołożę. Dobra, dawaj. Myk. Dobra, cyk. Płynę! Kurde, co ja tak wolno płynę, co jest? Ach. Dawaj, dawaj tutaj. Myk, 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 myk. Jak syrenka, myk. Dawaj, dobrodzieju. Szybko do łoża. I, no suj się. O. Chodź owca, chodź. No, nareszcie. Ile można było czekać? Dobra, potrzebuję więcej tego surowca, dobrodzieju, bo sam rozumiem, że to się tak nie zrobi, jak mi nie dasz. Dobra. No zaraz zobaczymy, jak tutaj wyglądamy. No, to jest z zapasami. Tak, kobla. Tutaj to. Mhm. Kurde. No, jest problem dla Deuszu, że potrzebujemy węgla więcej, bo bardzo słabo stoimy z węglem. To niedobrze. Bardzo niedobrze. No, ale kilka piecy jeszcze można uruchomić, to niech one już tutaj przepalają. Ja pójdę zobaczyć, co tam się dzieje w dedziurze. Myślisz, że jakiś węgiel będzie? No, węgiel się znajdzie zawsze. Węgiel to rzadki surowiec, więc nie wiadomo. Zawsze się znajdzie węgiel. Bez problemu. Piasku tutaj w sumie zachowamy, bo szkła mamy całkiem sporo. Dobra. Zobaczmy, czy w dedziurze może tam coś da radę zrobić. No cholera, czy możesz przestawiać pochodnie wszędzie? No. Ojejku. No, smacznego. Dziękuję. Dobra. Tu, może tu w dedziurze. Jezu, kto tu tyle tych schodów postawił? Nie wierzę. Myk. Myk. O, właśnie tego się obawiałem. Tutaj mamy stone'a. Tutaj. Crack stone, brisk, tu jest jeszcze stone. Dobra, dobra, nieźle. Co ty tam klepiesz, świnie? To nie, dobrze ciebie, oczywiście, że nie. Aż mnie, w życiu bym tego nie ośmielił się. No, 4 staki udało mi się zrobić tego. No to dobrze. Łapaj tutaj, cyk. Dawaj mi. Cyk. Muszę rozbudowę zwiększyć, więc sam rozumiesz. O co chodzi? Ma tu, o tyle mamy. Ten jeden stak to ja sobie zatrzymam, bo będę potrzebował jeszcze do ramy. Dobra. Zaraz zacznę tam szkło wstawiać. Dobra. O Jezus! Czyś ty oszalał? Niech co tych świń tyle żeś porobił? Niech sobie porozchodzą się, no. On to ich drugi dom. Niech sobie spokojnie rozchodzą się w tej swojej nowym domie. O. Dom. O, świń nigdy za wiele, tak jak owiec zresztą. Idą za mną. A, bo ja marchewkę w ręce trzymam. Dobra, nieważne. A, witaj, świnko. Dobra, dobra, spokój, świnie. Spokójcie się. Dobra. To tak, mamy to. No to teraz tak. To jest pytanie do ludzi, bo to się. A, nie ma. Robię. Na czuja. Na czuja zrobię, będzie dobrze. Na czuja najlepiej się wszystko robi. No. Bo nie wiem, czy to obręb, który zrobiliśmy, to uwzględnia mury, czy nie uwzględnia murów. Bo się zastanawiałem. Obręb, który zrobiliśmy? Nie rozumiem. No w sensie zrobiliśmy płaszczyznę, gdzie będzie cała baza, ale to z uwzględnieniem murów, czy bez uwzględnienia murów? Myślałem, że tylko taki płotek postawimy.
Ty chcesz cały taki pełny murek robić wokół całego tego. Nie, no ja robię na razie podstawkę tam, gdzie wrzucamy ten. No bo miałbym wokół piasku zrobić takie ogrodzenie, co nie? Wrzucamy tu piasek, więc jakieś ogrodzenie no musi być. Sobie tak to wyobrażam. No, w sumie to nie głupie. No to chyba trzeba ten dodatkowy, a w sumie nie wiem. Nie znam się. Dobra. Takie falowane, rozumiem, ten brzeg zrobić. No, tak wiesz, żeby bardziej naturalnie było, co nie? Ja wiem. Czemu ty to robisz kamieniem? Nie lepiej najpierw taką miskę zrobić, a później zasypać to piaskiem? No, ale ja właśnie miskę robię z tego kamienia, żeby to ładnie wyglądało. Od zewnątrz. No jak to inaczej? No jak to chciałeś? No właśnie robię miskę i to będzie zasypane. Aha. Bo piasek robimy chyba tylko taki na 3 metry, co nie? No tak. No ale właśnie. Nie będą sobie chodzić taki po takiej plaży, te żółwie? No ale po 3-metrowej piaskiem będą chyba chodzić, co nie? W sensie to będzie zasypane, to będzie zasypane. No dobra. O. Dobra, no, buduj, jestem ciekawy jak ci to wyjdzie. To będzie tutaj zasypane, spokojnie, dobra dzień. Szko, zacznę wstawiać. Mówię ci, to zasypane będzie. Profesjonalistą, jeśli chodzi o takie rzeczy, więc... Uż tu Bladeusza, nie ucz plaży robić. No. Jak właśnie słynne przysłowie. Nie śpiewałbym. No. Już Bladeusz tu zrobi ładną plażyczkę. O. A ja tutaj tak wkładam po prostu. Albo nie, lepiej te chyba glass pane, co nie? Jak myślisz? Jak uważasz? Tak, zrób takie, żeby było ładnie. Chyba lepiej jak zrobię tak, no. Tak mi się wydaje. Żeby zrobić glass pane, cholera. Nie no, tego nie zrobię właśnie. Pain, glass pain. Ach, cholera jasna. Mogłem tutaj nie włazić. Jo cholera, skąd ja wezmę tyle piasku? Masz gdzieś jakiś zapas piasku? W skrzynce chyba jeszcze zostało trochę, no. No, bo tu dużo piasku będzie, jeśli mamy to zasypać wszystko. No to tego piasku powiem ci, że będzie tak całkiem sporo potrzeba. A spokojnie, tak się składa, że mam bardzo fajny składzik piasku. Niedaleko. Więc zawsze można wziąć łopaty i nakopać od cholery tego. No. Chyba trochę przesadzasz. Tak, glass pane będą lepiej wyglądać w takim akwarium. No. A, takie coś, tylko będzie ciężej to zalać, wiesz, tak mi się wydaje. Bo tam są szczeliny wtedy. Nie, jak chyba zalewasz, to już jest spoko. Gorzej jak z wodą pracujesz, to wtedy jest przypał, nie? Bo jak już jest woda w tym, to one się wtedy tak jakby... No. Tak się zalewają dziwnie. Chyba tak będzie. Znaczy, nie wiem w sumie. Tylko... No dobra, jak zwykle zabrakło piasku. Gdzie jest ten zapas piasku? Chyba w tej skrzynce, tam gdzie była nasza stara sypialnia. Tak mi się wydaje, że tam włożyłem. Tak mi się wydaje, cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. O i tak to będzie na takiej wysokości ten piasek, tak jak tu wrzuciłem kilka. No dobra. I tak to tam gdzie jest stara sypialnia, mówisz? No, tam takie jedna duża, jedna mała skrzynka jest i tam gdzieś możliwe, że... No, jeszcze jest sandstone. Sandstone to lipo straszna. A nie ma zwykłego piasku? Sandstone to jest taki kamienny, więc to tam raczej dla żółwi nie będzie dobre. A, no w sumie racja. Raczej nie, ale chociaż... No chyba, że pod sandstone się wrzuci. No nie można, no. Dobra, jest trochę piasku, no ale tyle to piasku to nie wystarczy. Będzie dopiero rozgrzewka. Piasku to potrzeba dużo, dużo więcej. O. Gdyby w pobliżu było jakieś źródło piasku, które mogłoby mnie... gdzie mógłbym nazbierać trochę. Tylko cholera, nie wiem właśnie co, gdzie nazbierać wystarczającą ilość piasku. Właśnie cały czas myślę. W ogóle czemu tu tyle świń pływa? A możliwe, że z podziemi za mną wlazły.
bo trzymałem marchewkę w dłoni. Dobrodzieju. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Wiesz, że nie lubię, jak sinie wychodzą poza swój teren. Spod ziemi. No, zresztą one są uczulone słońce, więc to bardzo źle mi zrobi. Dokładnie. No. Deficyt witaminy D, te klimaty. Dokładnie, no, więc dobra. To nie jest za dobre podejście, co zrobiłeś, dobrodzieju. Udam, że przymknę wyjątkowo na to oko. Ale to tylko dlatego, że cię lubię. Bo normalnie to już miałbyś przetopane. No kurde, ale dno tutaj będzie musiało być... Okej, okay, dno będziemy musieli zrobić takie. Dobra, już wszystko wiem. A jakie dno? Do szkła zrobić, ze zwykłego szkła. No tak, tylko że glass pane'y jakby nie kładą się horyzontalnie, tylko zawsze, wiesz o co chodzi, pionowo? A, łapię. Nie da się, no... No, to muszą być te kwadraciki. Tak, tak, ze zwykłego zrób. O, tylko sporo przerobiłem niestety tych już na te, ale trudno. Zawsze będę mógł pojechać po więcej piasku. No, to prawda. A ja tu wydobędę trochę tego piasku, co prawda. No, zajmie mi to kilka lat. Zebranie odpowiedniej i przekopanie się przez tą pustynię, ale sprawa te świeczki chyba. Dobrze, że akurat mamy pustynię obok siebie, bo powiem ci, że... No, inaczej byłoby ciężko. No inaczej byłoby ciężko. Niedługo nie będzie już tu pustyni, jak dalej będziemy potrzebować tyle piasku. Coś czuję. No. Dobra. Cyk, cyk. Coś czuję, że ta pustynia szybko może się skończyć, dobrodzieju. Oj tam. Znajdziemy inną. Zrobi się stację metra, pustynia. Depustynia. O, to bardzo ważne. Następna stacja musi być jeszcze dalej niż ta. Takie są zasady. I oczywiście każda stacja musi mieć własną siedzibę owiec. To jest bardzo ważne. Koniecznie. No. Wszystkie stacje muszą słynąć z owców. Chyba dobrodzieju... O cholera, łóżka nawet nie wziąłem, a jestem gdzieś na środku. No, nie wygłupiaj się. Dobra, dobrodzieju, szybko do bazy. Musimy, noc nastała. Szybko dawaj do bazy, tam jest ciemnica takie. W ogóle tam pochodnie będzie trzeba jakieś rozpalić, żeby kurde... O, spokojnie. No najpierw musimy chociaż... Jakby to, jak tą ramę już zrobimy, to już będzie luz. Żeby tam biegać po prostu tylko tam tą ramę, to pod nie, tylko, no nie? Tą ramę to zrób tylko na głębokość basenu, nie rób ją na całą długość. O, taki... Bo ty chcesz zasypać to wszystko? Ja bym właśnie zasypał piasek tylko do 3 metrów, tak sobie to wyobrażałem. 3 czy tam 5, co za różnica? Dobra, chodź w kimę, patrz. Dobra. Nie, zrób tą ramę tylko względem basenu i to będzie po prostu i tyle. Tak, mówisz? Tak, czyli mówię. Gdzieś tutaj, tak po prostu? No, tak jak basen. Tam tak, masz... tutaj jest? Bo ty już skończyłeś obrysowywać, tak? Tak, tak, skończyłem. Tak sobie wyobrażam basen i zrób po prostu względem basenu, i po, a piasek to będzie takie, wiesz... Takie coś, takie, nie? No, i to będzie nasz I basen. I tutaj ten, tym. No. Dobra, chodź dobra, w kimę szybko, ogarnę. Chodź w kimę. Dobra. Kimę i kimę chyba odcineczek, co nie? No tak kurde, no, to jest zdecydowanie. No tutaj chodź, czas zleciał. Jest. No, zleciał. Także my idziemy spać, a baza dla żółwi powoli powstaje. Widzimy się jutro.